Bayer FM. Prawie 2,5 tysiąca osób sprzątało dziś tereny Ełku i okolic. Wszystko za sprawą 11. edycji wiosennego sprzątania Warmii i Mazur. Akcja odbyła się w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi. Do sprzątania przyłączyli się m.in. harcerze, uczniowie ełckich szkół i płetwonurkowie z klubu płetwonurków Humbak w Ełku, mówi Monika Murzyło z Centrum Edukacji Ekologicznej. W tegorocznym sprzątaniu wzięły udział właściwie wszystkie grupy wiekowe, od przedszkolaków poprzez uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i nawet osoby dorosłe. I sprzątane było praktycznie całe miasto plus tereny okoliczne należące do nadleśnictwa Ełk, czyli Chruściele, Malinówka, Straduny, Siedliska. Bardzo dużo jest butelek PET, papiery, torby foliowe, butelki, no właściwie wszystko, co można sobie wyobrazić. Sprzątać powinniśmy przede wszystkim dlatego, że dużo przyjemniej żyje się w czystym otoczeniu. No, druga ważna sprawa to jest poważne obciążenie dla środowiska, jakie te śmieci stwarzają, także jeśli chcemy żyć długo i zdrowo, powinniśmy trochę o to zadbać. To jest głównie akcja uświadamiająca, dlatego że zdajemy sobie sprawę, że posprzątamy raz, prawda, a zaraz pewnie te góry znowu zaczną rosnąć, natomiast no, w świadomości ludzi może coś się zmieni. O tym, że takie akcje są potrzebne, wiedzą jej najmłodsi uczestnicy. Dużo przyjemniej spaceruje się po okolicy, która nie jest zaśmiecona, mówili. Sprzątamy śmieci, wyszliśmy, żeby pozbierać, bo niektórzy ludzie śmiecą i są niedobrzy dla ziemi. Znaleźliśmy już dużo rzeczy, najwięcej jest szkieł wszędzie. Na trawie, no to papierków jest tyle, a ja znalazłem nawet opakowanie od chipsów. Wszystkie śmieci powinny znaleźć się w śmietniku. Dużo znajdujemy śmieci, na przykład pudełko od papierosów, papierki od chipsów, papierosy, szkła. Musimy je wyrzucać do śmietnika. Bo jak się nie sprząta, to na przykład zagraża zwierzętom, nam, roślinom. Jak się nie sprzątnie, no to wtedy wszyscy pomyślą, że nie będzie trzeba sprzątać i potem może cały świat się stać śmietniskiem dla ludzi. Znajdujemy różne rzeczy, na przykład jakieś stare ubrania, wazłotka, szkiełka. Na pewno wszystko to posprzątamy. Po sprzątaniu na wszystkich uczestników akcji czekało zasłużone ognisko i kiełbaski. Organizatorem 11. wiosennego sprzątania Warmii i Mazur było Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne wraz z Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku i Nadleśnictwem Ełk. Bayer FM.